cały czas się rozwijamy, jest coraz lepiej, coraz większa pula nagród, tutaj współpraca z wędkarstwo.pl przynosi efekty, nawet zaczynają przyjeżdżać sponsorzy, mamy tutaj przedstawicieli sklepu wędkarskiego, naszego głównego sponsora. Mamy już wstępne zapewnienie, że za rok się również zobaczymy, więc myślę, że może nie zdradzę zbyt wiele, ale będziemy się starać, żeby w przyszłym roku jako pierwsza nagroda była łódka lub ponton. My się rozwijamy, staramy się, żeby było coraz ciekawiej. Mieliśmy 112 zawodników w tym roku, więc uważam, że to jak na zawody wędkarskie tutaj w regionie chyba są największe i wszyscy są zadowoleni. Także co słychać, co widać, oby tak dalej, więc od razu zapraszam na kolejne zawody cykliczne za rok. Wędkarstwo.pl, Gmina Sosnówka i zbiornik na Mostach. Coraz więcej macie wspólnego. Spotkaliśmy się raz, jakoś przypadkiem, tak, i tak zaproponował mi współpracę, no to weszliśmy. No i od tamtej pory już jest coraz więcej zawodników, tak. Czy ten zbiornik jest rozpoznawalny wśród wędkarzy? Coraz bardziej. Tym bardziej, że w tym roku by ryba za bardzo nie dopisała, bo nie było tam jakichś wielkich efektów, ale w tamtym roku było grubo, bo było dużo szczupaków powyżej 90 cm, a to już są okazy. No i była jedna metrówka. W tym roku największy szczupak 88, ale też dużo było takich mniejszych, także nie ma co narzekać. Jesteście specjalistami i znawcami. Jakie ryby tutaj możemy spotkać? Wędkarz, co może złowić? Ogólnie to tak, najwięcej to chyba będzie krasnopiór, bo to jest taki zbiornik typowo krasnopióry. Jest dużo szczupaka, okonia, sandacz, sum, karpie są, karasie, płocie, chyba leszcze nawet są. Początkujący wędkarz to by musiał siąść z brzegu i uczyć się złowić z brzegu, nie z łódki. A z brzegu to niestety, jak widać, ten zbiornik ma bardzo mały dostęp. Ale ze spławikiem w tych miejscach, które by było, by się pobawił naprawdę fajnie z białorybem, czyli krasnopiórami. Staramy się być na większości dużych i mniejszych też oczywiście imprezach, ale z Cezarem akurat współpracujemy już od dłuższego czasu i potraktowaliśmy to, wiadomo, bardziej tak po koleżeńsku, przyjechać właśnie wręczyć nagrody, ale gdzie w Polsce dzieją się duże wędkarskie imprezy, tam jesteśmy zaczajmy, można to zobaczyć. Fajne jest to, że dookoła tego zbiornika, jak widać, jest bardzo dużo trzcin, zieleni. Nie ma takich miejsc pustych właśnie. Jest zamknięty i przez to wydaje mi się, że drapieżnik ma tu naprawdę idealne warunki do działania. Zresztą było widać po zawodach. No 88 cm szczupak to jest duża ryba. Każda aktywność, bo wędkarstwo to jest aktywność, jeszcze spinningowe, to można powiedzieć, to jest wędkarstwo aktywne. Na świeżym powietrzu, no to są same plusy, wiadomo, jak ze wszystkim. Dla początkujących, no to jedna wędeczka, kołowrotek i naprawdę nie trzeba dużo. Kupujecie sobie przynęty za 10 zł, dosłownie możecie iść nad wodę i próbować. A nóż złapiecie bakcyla, a zazwyczaj tak jest, uwierzcie. Na zawodach jestem drugi raz ogólnie, prywatnie, niezawodowo przyjeżdżam tam dosyć regularnie, także. Zawody były ciężkie, mówię, w tamtym roku były zupełnie inne warunki, więcej ryb, no i wyniki były lepsze. Ja się nie spodziewałem, że miał pierwsze miejsce z trzema szczupakami tak naprawdę, także. No, ale to musiały być potężne szczupaki. No takie przyzwoite, no 60 parę centymetrów, to już jest przyzwoity szczupak. Generalnie spinning, bo zawody spinningowe, tak, przynęty twarde, takie, które najlepiej omijają ziele, bo to jest ciężko ze względu właśnie na zarośnięcie. Wody jest sporo, natomiast w tym roku jest wyjątkowo wysokie ziele, także rzucało się ciężko, pływało się ciężko. Co chwilę trzeba było śruby oczyszczać z ziela, także, ale daliśmy radę jakoś. No.